Przemo, a te pompy ciepła, co ty montujesz, to one nie działają w temperaturach ujemnych. No bo przecież jest zimno, nie? Ale przecież zimno nie istnieje. Zimno nie istnieje? Co ty pleciesz w ogóle? Ty, na głowę ci padło chyba. A no tak, z fizycznego punktu widzenia zimno nie istnieje. Słyszałeś może kiedyś o zerze bezwzględnym? Tak zwanym zerze absolutnym. 0 stopni Kelwina jest to temperatura, w której nie ma energii. Wszystko, co jest powyżej 0 stopni Kelwina, oznacza, że ma energię, czyli ma temperaturę, czyli jest po prostu ciepłem, którym można transportować. Z zawodu jestem instalatorem, nazywam się Przemysław Cyranik i dzisiaj pokażę Tobie, jak działa układ chłodniczy i opowiem, co to jest temperatura? Zapraszam. Montaż tej klimatyzacji. Co to takiego jest temperatura? Jak mówi Wikipedia, temperatura jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice. Jest ona związana ze średnią energią ruchów i drgań wszystkich cząsteczek w danym układzie. I jest miarą energii. No ale jak? Miarą energii to co? Temperatura może wykonać jakąś pracę? Ależ oczywiście. Wyobraźmy sobie parowóz, gdzie woda podgrzana do temperatury powyżej 100 stopni zmienia swój stan skupienia w parę i ta para jest stłaczana na tłoki, powodując ruch tego parowozu, więc temperatura tutaj wykonała pracę. Wyobraź sobie podgrzewanie powietrza w balonie. Balon zostaje podnoszony do góry, w związku z tym wykonuje jakąś pracę. Tak samo cząsteczki w układzie klimatyzacyjnym też mogą wykonywać pracę, a mianowicie transportują ciepło. Ale do tego za chwileczkę dojdziemy. Po kolei. Zaraz coś dla Was wyczaruję. Ale chodźcie z tej strony. Czary, czary, mary. Ups, to nie tak miało być. Czary, mary. Chyba mi nie wychodzi dzisiaj to czarowanie. Czary, mary. A skoro jest sobota i nawet czary wychodzą o napojach bezalkoholowych, to może chodźmy do baru, tam Wam wszystko pokażę. Wyobraźmy sobie, że wszystkie bile to cząsteczki, które są w danym ciele. Tu w naszym przypadku akurat na przykład w gazie. Biała bila to jest cząsteczka powietrza, a kolorowe bile to są cząsteczki gazu. Więc im szybciej porusza się cząsteczka, tym wyższa jest po prostu temperatura. Załóżmy, że te kolorowe bile one również się poruszają, ale bardzo, bardzo powolutku. Zauważcie, biała bila leci z dużą prędkością, uderza o kolorowe bile, przekazując im swoją energię. Jak widzimy, biała bila nie zatrzymała się, tylko wytraciła swoją prędkość i pokulała się dalej. Załóżmy, czysto hipotetycznie, biała bila na początku miała temperaturę 30 stopni. Oddała swoją energię
na czynnik, który na początku miał 10 stopni, a później na przykład miał 15 stopni. I biała bila poleciała dalej, już mając temperaturę 20 stopni. Także mniej więcej właśnie tak to się odbywa. Kiedy już wiemy, w jaki sposób cząsteczki przekazują sobie energię, czyli temperaturę, możemy przejść do tego, jak działa układ chłodniczy. Ale jeszcze jedna zasada. Zasada termodynamiki. Nie pamiętam, która, ale jest to dosyć ważna zasada, która mówi, że dwa ciała o różnych temperaturach będą dążyły do wyrównania temperatury. Czyli jeżeli zmieszamy ze sobą, powiedzmy, dwie ciecze, które jedna ma 30 stopni, a druga ma 10 stopni, powstaną dwie ciecze, jedna ciecz, powiedzmy, o temperaturze 20 stopni. Dzieje się to w ten sposób, ponieważ ta ciecz, która ma większą temperaturę, czyli energię, przekazuje tą energię cieczy, czyli cząsteczkom, które mają mniejszą energię, czyli mniejszą temperaturę. Tak jak widziałeś to na filmie z bilardem. Ale dla lepszego zobrazowania zapraszam Cię na mój taras. Zrobimy doświadczenie. Chodźcie. Zapraszam Was do bardzo ciekawego eksperymentu. Zrobimy sobie doświadczenie. Jak widać, mamy dwa czujniki temperatury i mniej więcej są one na tym samym poziomie, więc tu mamy czujnik. No więc połączymy sobie teraz dwie ciecze. Jedna cieplejsza, druga zimniejsza. No więc tak, bierzemy sobie szklaneczkę. Nalejemy do niej ciecz zimną. To nie jest alkohol, to jest napój bezalkoholowy. Nazwijmy go Jackiem. Zmierzymy mu temperaturę. Oraz druga ciecz, cieplejsza, nazwijmy ją czarną cieczą. I zmierzymy jej również temperaturę. Jak widać, z prawej strony mamy ciecz cieplejszą, z lewej strony mamy ciecz zimniejszą. Co też zauważycie w tej chwili ciekawego, to to, że w cieczy z lewej strony, która jest zimniejsza, delikatnie wzrasta energia, czyli delikatnie się ogrzewa. Za chwileczkę pokażę Wam to na innym filmie, jak to wygląda, ale to powoduje, znaczy to nam daje, to nam pozwala wierzyć w to, że energia po prostu jest pobierana z cieplejszego otoczenia, czyli jak widzieliście wcześniej, mamy około 17-18 stopni na zewnątrz, czyli te powietrze na zewnątrz ogrzewa, czyli oddaje energię swoją, przekazuje na tą ciecz chłodniejszą. Dzięki temu te ciała po prostu dążą do wyrównania się. Jeżeli byśmy zostawili tak teraz w tej chwili na tarasie, no to okaże się, że osiągnie ona w końcu po pewnym czasie taką samą temperaturę, ta ciecz, jak temperatura otoczenia. Dlatego teraz połączymy sobie te dwie ciecze. I na termometrze odczytamy wartość, która będzie tak zwanym połączeniem dwóch energii, dwóch cieczy, znaczy dwóch energii z dwóch cieczy, które zostaną po prostu zbilansowane. Ilość energii z cieplejszej cieczy została przekazana na ciecz chłodniejszą, dzięki temu wzrosła jej temperatura. Tak samo dzieje się właśnie z czynnikiem chłodniczym. Jeżeli przekażemy ciepło z otoczenia, to czynnik się ogrzeje i zostaje dalej przetransportowany.
Jak widać, mamy 13 stopni. Ja bardziej preferuję zimniejsze klimaty, więc możemy dodatkowo dołożyć jeszcze troszeczkę doświadczenia i zaprezentujemy, jak mikstura Jacka i ciemnej cieczy ogrzewa, czyli oddaje swoją energię kryształkom lodu. Przyspieszymy to troszeczkę. Jak widać, kostki lodu pobrały energię z mikstury Jacka i ciemnej cieczy, przez co zabrały tej miksturze energię, przez co temperatura tej cieczy, tej mikstury spadła. Jeżeli nadal sądzisz, że to kostki lodu przekazały jakąś energię chłodniczą tej cieczy, no to zapraszam Cię do drugiego eksperymentu, w którym pokażę Ci, że raczej energia jest przekazywana tylko właśnie w tą stronę, czyli z cieplejszej do zimniejszej, a nie z zimniejszej do cieplejszej. Także zapraszam Cię na eksperyment. Przed chwileczką postawiłem na gazie wodę o temperaturze około 20 stopni. W tej chwili woda ma około 100 stopni temperaturę, czyli podniosłem jej energię. Jak myślisz, w jaki sposób dostarczyłem tej energii tej wodzie? Czy poprzez ciało, które było chłodniejsze od tej wody, czy które było cieplejsze od tej wody? Na to pytanie odpowiedz sobie sam. Chcąc sprawić, aby pizza była smaczna i chrupiąca, musiałem podnieść jej temperaturę, czyli zwiększyć jej energię. Czyli wsadziłem ją do piekarnika, który miał około 200 stopni. Ta temperatura, ta energia została przekazana na pizzę, która miała, przypuszczam, około 20 stopni. I tak po prostu powstała pizza, która w tej chwili pewnie ma jakieś 60 stopni. Więc jeśli nadal myślisz, że energia może przechodzić z ciała o niższej temperaturze do wyższej temperatury, no to powinienem przecież tą pizzę wstawić do lodówki, a nie do piekarnika. Zgadzasz się? Jak już zrozumiałeś, w którą stronę jest przekazywana ta energia, to ciepło, to teraz zastanówmy się, w jaki sposób działa klimatyzacja lodówka czy pompa ciepła, bo to jest ten sam wszystko układ. Skoro w pokoju mamy 28 stopni, jest bardzo ciepło, na zewnątrz mamy 35, no to zgodnie z zasadą termodynamiki, żeby przekazać to ciepło, które jest w pokoju na zewnątrz, to na zewnątrz musiałaby być niższa temperatura. Zgadza się. Dlatego, żeby przetransportować to ciepło z tego gorącego pokoju na zewnątrz, gdzie jest upał jeszcze większy, wykorzystujemy właściwości gazów, czyli czynnika chłodniczego, który jest właśnie w tym układzie. Na pewno kiedyś pompowałeś rower zwykłą pompką ręczną do rowerów, więc zauważyłeś, że podczas pompowania ręka, którą trzymasz przy samej główce, dostaje ciepło od tej pompki. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ następuje tam sprężanie. Teraz druga strona. Wyobraź sobie dezodorant, którym jest pod jakimś ciśnieniem i psikasz sobie po ręce czy po ciele. Co czujesz? No, chłód, czyli niższą temperaturę. Dzieje się tak, ponieważ cząsteczki gazu, które są, które mają jakąś energię, podczas sprężania powstaje ich większa prędkość, bo częściej napotkają na swoich koleżanek czy kolegów i jeżeli rośnie ich prędkość, to rośnie ich energia, a jeśli rośnie ich energia, no to rośnie temperatura. No i w drugą stronę, czyli jeżeli rozprężamy, to dajemy im większą przestrzeń, w związku z tym
ta prędkość ich jest mniejsza, ponieważ rzadziej napotkają na swoje koleżanki, rzadziej się odbiją i rzadziej przekazują między sobą tą energię. A jeżeli mamy mniejszą prędkość, to mamy mniejszą energię, a jeżeli mamy mniejszą energię, no to mamy mniejszą temperaturę. Tak samo działa każdy układ chłodniczy. Dlatego z pomocą czterech elementów i właściwości gazu jesteśmy w stanie przetransportować to ciepło, te 28 stopni, do pomieszczenia czy przestrzeni na zewnątrz, który ma 35 stopni. Sprężarka pobiera czynnik chłodniczy z parownika, który jest w mieszkaniu. Powstaje tam niższe ciśnienie, dzięki temu czynnik jest chłodniejszy niż otoczenie. Powiedzmy, przy około 10 barach ma temperaturę 10 stopni. Więc skoro mamy 28 w pokoju, tu jest 10, czyli te cząsteczki powietrza, uderzając właśnie w wymiennik ciepła, jakim jest chłodnica gaz-powietrze, przekazuje po prostu powietrze, tę energię na czynnik i powietrze wylatuje już chłodniejsze. Ten czynnik jest, jakby to powiedzieć, podgrzany, w związku z tym następuje parowanie. No i ten czynnik już w postaci pary trafia do sprężarki jako zassany. Sprężarka ma za zadanie sprężyć ten czynnik i przepchnąć go na skraplacz. Skraplacz jest na zewnątrz w układzie klimatyzacyjnym i tam, jak pamiętamy, panuje 35 stopni temperatura. Wówczas sprężarka musi sprężyć bodajże powyżej 23, a nawet do 40 barów czynnik, żeby powstała wyższa temperatura. Wydaje mi się, że chyba 22 bary to jest 35 stopni, więc musi być wyższy, żeby otoczenie, powietrze z otoczenia na zewnątrz mogło pobrać tą energię, czyli to ciepło, które zostało pobrane z naszego domu i wyrzucić poprzez wentylator, poprzez tą chłodnicę, czyli po prostu poprzez skraplacz do otoczenia. No i wtedy mamy wydmuchiwane powietrze już nie 35, a powiedzmy 45 czy 50 stopni. Wówczas czynnik zostaje tak zwany schłodzony i po prostu się skrapla. I czynnik skroplony trafia na element rozprężny. Elementem rozprężnym może być kapilara, może być termostatyczny zawór rozprężny, może być elektroniczny zawór rozprężny. Zasadą elementu rozprężnego jest tak jakby granica, postawienie granicy pomiędzy ciśnieniami. Tu jest wysokie ciśnienie, tu jest niskie. Mamy tak zwane przewężenie. To jest tak, jakbyście chcieli, wzięli sobie rurkę na przykład i taką do picia słomkę i dmuchnęli. Wiemy, że wtedy mniej tego powietrza możemy, więc tu się dławi. Sprężarka, pchając z tej strony, no ma możliwość, gdzie sprężyć, ponieważ tu jest mniejszy przepływ. Ona non-stop pcha, więc to ciśnienie powstaje. Z drugiej strony jest rozprężone, tutaj z tej strony ciągnie, więc powstaje te nisze. No i tak działa po prostu układ klimatyzacyjny, więc trafiając na ten element rozprężny, zostaje gaz rozprężony, czyli zmniejszone zostaje ciśnienie, ponieważ zmniejszona zostaje energia tych cząsteczek w czynniku i dzięki temu można znowu pobrać tą energię z naszego pokoju. I tak samo działa pompa ciepła. Wielu ludzi pyta mnie: Przemek, ale skąd pompa ciepła bierze to ciepło przy minusowych temperaturach? Ja mówię, no ale zimno nie istnieje. Jak zimno nie istnieje? No przecież jak jest poniżej, to wszystko zamarza. Owszem, ciecz zamarza, ale czy na przykład zamarza ci gaz w butli? W kuchence? Nie. No widzisz. Dlatego jest coś takiego jak zero bezwzględnie. Zero w stopni Kelwina. Jest to tak zwana zero absolutne. Jest to temperatura minus 273 stopni Celsjusza z jakimś tam małym hakiem. Przy takiej temperaturze już cząsteczki nie mają żadnej prędkości, nie mają żadnej energii, nie mają żadnych drgań.
Więc skoro nie ma już tam żadnej energii, no to już nic nie idzie po prostu zmniejszyć. Dlatego jest to nazywane zerem absolutnym. A wszystko, co jest powyżej zera absolutnego, nawet temperatura minus 100 stopni, posiada energię, która może być transportowana. I tak samo dzieje się w pompach ciepła. Jeżeli na zewnątrz mamy temperaturę minus 15 stopni, to sprężarka wytworzy tak niskie ciśnienie, ssając ten czynnik, gdzie powstanie temperatura czynnika powiedzmy minus 25 stopni. I wówczas powietrze, które ma minus 15, ogrzeje, odda swoją energię, odda swoją temperaturę na ten czynnik i do tej sprężarki trafi już czynnik o temperaturze minus 20 stopni, a nie minus 25. Sprężarka spręży, wytwarzając to ciśnienie, które będzie powiedzmy na poziomie 35 bar, wówczas powstanie ciepły czynnik, który wówczas ten czynnik, który jest już ochłodzony przez wodę przepływającą przez ten wymiennik, trafia na element rozprężny, po czym znowu jest rozprężany do temperatury minus 25 stopni, gdzie trafia na wymiennik, który jest na zewnątrz, gdzie panuje temperatura minus 15 stopni i znowu te cieplejsze, bo minus 15 jest cieplejsze od minus 25, powietrze ogrzewa ten czynnik minus 25 do minus 20. Mamy 5 stopni ciepła i po prostu transportujemy. I to jest główna zasada po prostu działania pompy ciepła. Tak samo w lodówkach albo w zamrażarkach. Wyobraźmy sobie, zabijemy świniaka, wrzucamy do zamrażarki mięso i teoretycznie mając mięso całego świniaka w zamrażarce, zimą w kuchni nie musimy palić przez przynajmniej 24 godziny. Dlaczego? Ponieważ to ciepło, powiedzmy 20 stopni ma mięso takie po zabiciu, czy ileś tam, nie wiem, włożone do zamrażarki, zostaje po prostu czynnik chłodniczy, tam jest też rozprężony, powiedzmy tam, nie wiem, do temperatury minus 30 stopni, czy minus 25, w zależności od tego, jaka jest zamrażarka. Zostaje ta temperatura przez ten czynnik po prostu pobrana. Ona, zamrażarka również wyciąga ciepło z tego mięsa, trafiając później po prostu na sprężarkę. Zostaje czynnik z tą temperaturą, z tą energią, która jest pobrana z tego mięsa, sprężony, trafiony, wypchnięty znowu zostaje na skraplacz, gdzie zostaje zwiększona temperatura, czynnik się skrapla, powietrze przepływające przez żeberka na przykład zamrażarki odbiera to ciepło i trafia znowu czynnik na element rozprężny. W zamrażarkach z reguły jest to kapilara, oczywiście jeżeli jest to chłodnia, to są elektryczne zawory, no i obieg się zamyka. Także zasada działania klimatyzacji pompy ciepła czy zamrażarki, lodówki jest stosunkowo prosta. A to by było tyle na temat temperatury i działania układu chłodniczego. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi mniej więcej rozumiecie już, że klimatyzacja nie chłodzi, że zimno nie istnieje z fizycznego punktu widzenia. Po prostu zimna nie ma, tylko jest ciepło, jest energia, którą da się transportować. Mając tą wiedzę, przejdziemy później do materiału, który będzie o serwisowaniu, czyli o takich najczęstszych usterkach układów chłodniczych. Wówczas już będziesz wiedział, o czym tam po prostu w tym materiale będę mówił. Co będzie w następnym filmie? Tego jeszcze nie wiem. Co byście chcieli? Napiszcie w komentarzach. Odnośnie serwisu jeszcze nie teraz, także będzie też. A jeżeli Ci się odcinek podobał,
daj kciuk w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam Cię do subskrypcji. I widzimy się za tydzień. Miejmy nadzieję. Cześć!